Kosmiczne kolizje. Układ słoneczny. Zderzenia. W ludzkiej skali to wydarzenia gwałtowne, szerzące chaos i zniszczenie. Kiedy jednak spojrzymy w kosmos, ujrzymy zderzenie o skali przekraczającej wszelkie wyobrażenie. Galaktyki wpadają na siebie, a czarne dziury łączą się w fontannach ognia. Także nasza galaktyka zmierza do zderzenia z najbliższym sąsiadem, mgławicą w Andromedzie. Astronomowie wierzą, że te gwałtowne wydarzenia są motorem ewolucji wszechświata. Obserwowane przez nas zjawiska i natura kosmosu są skutkiem nie tylko powolnej ewolucji, ale także sporadycznych, niezwykle gwałtownych zderzeń między galaktykami, czarnymi dziurami lub gwiazdami. Żeby nasz wszechświat zaistniał, potrzeba było kilku katastrof. Skąd wiemy o tych gwałtownych zderzeniach i jakie mają one dla nas znaczenie? Dzięki nowoczesnym urządzeniom możemy śledzić akty destrukcji o niewyobrażalnej skali i poznawać ich wpływ na wszechświat. Każda kategoria zdarzeń dostarcza nam cennych informacji o wszechświecie. Do najpotężniejszych kolizji dochodzi między najbardziej masywnymi obiektami, czyli galaktykami. Wyobraźnia podsuwa nam w tym przypadku obrazy totalnej destrukcji. Gwiazdy się zderzają, roztrzaskują się planety, wszelkie formy życia ulegają zagładzie. Czy tak jest w rzeczywistości? Żeby zbadać kolizję galaktyk, musimy najpierw poznać ich rozmiary i skład. To skupiska gazu, pyłu, planet i ogromnej liczby gwiazd. Galaktyka to miasto gwiazd. To zbiór kilkuset miliardów gwiazd, które trzymają się razem przez miliardy lat, powiązane siłą grawitacji. Nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, liczy jakieś 100 lub 200 miliardów gwiazd. Jest dyskiem o średnicy 100 tysięcy lat świetlnych. Żeby przemierzyć Drogę Mleczną, trzeba pokonać 100 tysięcy lat świetlnych. Wyjaśnijmy najpierw, czym jest rok świetlny. Rok świetlny to odległość, jaką światło może pokonać w ciągu roku. Światło porusza się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. Jeśli pomnożymy to przez liczbę sekund w roku, otrzymamy odległość około 10 bilionów kilometrów. Odległości między gwiazdami są tak wielkie, że musimy używać tego rzędu jednostek. Inaczej mówiąc, promień światła mknący z szybkością 300 tysięcy km na sekundę potrzebować będzie 100 tysięcy lat, żeby dotrzeć na drugi koniec naszej galaktyki. Przez 4,5 miliarda lat swojego istnienia Słońce obiegło środek Drogi Mlecznej zaledwie 20 razy. Mimo tak wielkich odległości w kosmosie stale dochodzi do zderzeń różnych obiektów. Dzieje się to od czasu, gdy wszechświat był jeszcze młody. Galaktyki zaczęły się formować kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu. Pod wpływem grawitacji zaczęły powstawać skupiska gwiazd i gazu międzygwiazdowego. Te pierwsze galaktyki były małe, wielkości ledwie 1/10 Drogi Mlecznej. Pierwsze galaktyki we Wszechświecie były małymi, karłowatymi tworami, jednak zaczęły łączyć się ze sobą, tworząc z czasem coraz większe galaktyki. Mówiąc obrazowo, karłowate galaktyki utknęły w korku ulicznym. W młodym Wszechświecie zderzenia galaktyk były znacznie częstsze, bo znajdowały się one znacznie bliżej siebie. Kiedy małe galaktyki zderzały się ze sobą, łączyły się w większe galaktyki o różnych kształtach. Droga Mleczna, do której należy Układ Słoneczny, jest galaktyką spiralną. Ale są też galaktyki eliptyczne, dyskowe i galaktyki pośredniego typu.
tę klasyfikację galaktyk zawdzięczamy Edwinowi Hubble'owi, którego imieniem nazwano Wielki Teleskop Kosmiczny NASA. W tamtych czasach nie było systemu klasyfikacji galaktyk. Hubble musiał go stworzyć. Hubble podjął się trudnego zadania sklasyfikowania galaktyk. System klasyfikacji musi objąć jakieś 90% przypadków. Obiektami osobliwymi nikt się nie przejmuje. Pozostałe 10% zaliczono do grupy galaktyk nieregularnych. Są to na przykład galaktyki wyglądające tak, jakby je ktoś zdemolował. Przez lata ignorowano je, ale pytania, jak mogły powstać galaktyki o tak dziwnych kształtach i czy kolizje mogły mieć z tym coś wspólnego, wciąż domagały się odpowiedzi. Nie był to modny problem, bo wówczas badania nad galaktykami spiralnymi i eliptycznymi były jeszcze w powijakach. Również Hubble bardziej interesował się typowymi galaktykami. Czuł jednak, że galaktyki nieregularne zasługują na więcej uwagi. Dopiero kilkadziesiąt lat później naukowcy zainteresowali się galaktykami nieregularnymi i osobliwymi. Badacze zastanawiali się, dlaczego galaktyki nieregularne mają właśnie taki, a nie inny wygląd. Jedna z hipotez głosiła, że to zatrzymane obrazy zdarzeń. Jakieś 20-30 lat temu zaczęto podejrzewać, że są to obiekty w trakcie kolizji. Dziś astronomowie nadal wyróżniają galaktyki nieregularne. To bardzo pojemna kategoria. Obejmuje małe galaktyki, silnie zdeformowane przez procesy gwiazdotwórcze, skupiska supermasywnych czarnych dziur, ale także galaktyki zniekształcone na skutek zderzenia. Do tego pojemnego worka wrzuca się bardzo różne galaktyki. Dziwne kształty niektórych galaktyk nieregularnych można wyjaśnić działaniem grawitacji w skali galaktycznej. Te największe obiekty we Wszechświecie zderzają się czołowo i zespalają się w nowy obiekt. Galaktyki nieregularne są dowodem, że te olbrzymie skupiska gwiazd mogą się zderzać, że Wszechświat jest miejscem katastrof. Co jednak dzieje się wewnątrz tych galaktyk? Czy dochodzi tam do innych zderzeń i czy możemy je zobaczyć? W całym Wszechświecie widać ślady po zderzeniach gwiazd, a jednak astronomom nie udało się dotąd zarejestrować takiego przypadku. Kosmiczne kolizje. Galaktyki nieregularne są dowodem, że galaktyki mogą się zderzać. Ale czy inne kosmiczne obiekty także się zderzają? Rozważmy następujący fikcyjny scenariusz. Mniej więcej 3000 lat świetlnych od Ziemi dwie siostrzane gwiazdy krążyły po wspólnej orbicie przez miliony lat. Z czasem zbliżały się do siebie, w końcu osiągając w ruchu obiegowym niemal prędkość światła. I wtedy trach. W ciągu kilku milisekund przestają istnieć. Fala uderzeniowa dosięga Ziemi, niszczy połowę jej warstwy ozonowej i zabija wszystko, co żyje. Takie byłyby według astrofizyków konsekwencje zderzenia dwóch gwiazd neutronowych w pobliżu Ziemi. Dla astrofizyków 3000 lat świetlnych to blisko. Sugerowano, że co najmniej jedno masowe wymieranie na Ziemi zostało spowodowane przez takie zdarzenie. Zderzenia gwiazd neutronowych należą do najgwałtowniejszych kosmicznych zderzeń. Gwiazdy te są pozostałościami po wielkich, starych gwiazdach, którym zabrakło paliwa. Takie ciała zapadają się w sobie pod wpływem grawitacji. W środku powstaje jądro o wielkiej gęstości. Tak wielkiej, że elektrony łączą się z protonami, tworząc neutrony. Gwiazdy neutronowe powstają z popiołów gwiazd.
Ale te popioły nie są całkiem martwe. Zdarza się, że dwie gwiazdy neutronowe związane grawitacyjnym uściskiem tworzą tak zwane układy podwójne. Przez miliony lat takie gwiezdne pary okrążają się wzajemnie w tempie nawet 1000 razy na sekundę. Emitują wówczas fale grawitacyjne, przez co układ traci energię i gwiazdy zbliżają się do siebie, aż w końcu są tak blisko, że nie mieszczą się już na orbicie. W zderzeniu zostaje uwolniona większa energia niż Słońce zdoła wytworzyć w ciągu całego życia. Trwa to jednak zbyt krótko, żeby teleskopy to wychwyciły. Zderzenie trwa mniej więcej 1/1000 sekundy. Kiedy się zetkną, jest po sprawie. Takie kolizje wysyłają w kosmos potężne fale uderzeniowe. Na Ziemi zjawisko to jest rejestrowane jako krótki błysk promieni gamma. To krótkotrwałe, ale bardzo wysokoenergetyczne zdarzenia. Naukowcy dopiero niedawno zrozumieli ich istotę. Błyski gamma rejestrujemy kilka razy dziennie. Cały czas rejestrujemy źródła promieni gamma na całym niebie. O ich istnieniu wiedzieliśmy już 40 lat temu. Pierwszych obserwacji błysków gamma dokonały amerykańskie satelity wojskowe, a nauka dowiedziała się o nich po latach. Błyski promieni gamma zostały odkryte przez przypadek, przez satelity wojskowe mające nadzorować przestrzeganie traktatu o zakazie prób jądrowych. Traktat o zakazie prób z bronią jądrową, negocjowany jeszcze za czasów prezydenta Eisenhowera, wymagał zbudowania satelitów zdolnych do wykrywania wybuchów jądrowych. W 1963 roku wystrzelono pierwszego satelitę Ziemi, Vela, zdolnego m.in. do rejestrowania promieni gamma. Opad promieniotwórczy z eksplozji jądrowych emituje promienie gamma. To dzięki detektorom tego promieniowania po raz pierwszy zarejestrowano błyski gamma. W 1969 roku analityk wojskowy zauważył w danych z satelitów Vela dziwne impulsy promieniowania gamma. Zbyt silne i krótkotrwałe, aby mogły pochodzić z Ziemi lub Słońca. Zrozumiano wtedy, że muszą pochodzić z kosmosu. Kiedy w 1973 roku ów analityk, Ray Klibesadel, opublikował w końcu swoje wyniki, miał co najmniej 16 potwierdzonych błysków gamma. Jednak dokładniejsze obserwacje tych błysków wymagały specjalnych urządzeń. W 1991 roku NASA wystrzeliła teleskop kosmiczny Comptona, przeznaczony do rejestrowania błysków gamma. Naukowcy mieli nadzieję, że uda im się uchwycić taki rozbłysk na żywo. Czy ich źródłem mogły być kosmiczne kolizje? Teleskop kosmiczny Comptona rejestrował kilka tysięcy błysków gamma, udowadniając, że nie są niczym wyjątkowym. Umożliwił na tyle szybką identyfikację tych błysków, że mimo krótkiego czasu ich trwania udawało się na nie skierować zwykły teleskop. Już po kilku dniach po błysku gamma nie ma śladu. Zapłon i start sondy SWIFT, której zadaniem jest odkrycie istoty błysków gamma. Aby jeszcze szybciej rejestrować błyski gamma, w 2004 roku NASA wystrzeliła teleskop o nazwie SWIFT. SWIFT jest wyposażony w wielki detektor promieni gamma, który dość dobrze lokalizuje ich źródło. Po zarejestrowaniu błysku gamma satelita przekazuje sygnał na Ziemię i jednocześnie kieruje w stronę źródła teleskop rentgenowski. W 2005 roku SWIFT już minutę po zarejestrowaniu błysku zdołał skierować na niego teleskop i zaobserwować poświatę. Jednocześnie wysłał współrzędne źródła do sieci teleskopów naziemnych. Jeden z nich znajduje się w San Diego w Kalifornii, na szczycie góry Palomar. Obserwatorium Palomar połączyło swoje dane z wynikami z wielu innych obserwatoriów.
Dzięki temu stwierdzono, że przypuszczalną przyczyną błysku było zderzenie gwiazd neutronowych. Ponieważ zderzenia gwiazd trwają od sekundy do kilku godzin, większość z nich umyka naszej uwadze. Zderzenie jest bardzo krótkotrwałe, więc jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek udało nam się uchwycić obraz dwóch zderzających się gwiazd. Możemy tylko badać pozostałości. Choć astronomowie nigdy nie zarejestrowali zderzenia gwiazd, mogą się ich domyślać na podstawie śladów brutalnych gwiezdnych wojen. Gwiazdy neutronowe nie są jedynymi gwiazdami, które uczestniczą w gwałtownych zderzeniach. Nawet bardzo młode gwiazdy mogą siać zniszczenie. Życie większości gwiazd jest bardzo burzliwe, już od samych narodzin. Niespokojne życie gwiazdy zaczyna się od śmierci obłoku molekularnego. To gęsty obłok gazu międzygwiazdowego. Takie obłoki są wylęgarniami gwiazd i planet. Obłoki molekularne rozrastają się, bo ich grawitacja przyciąga coraz więcej gazu i pyłu. Gdy osiągną pewną gęstość, zaczynają zapadać się w sobie, tworząc gwiazdę. Także zaburzenie pochodzące z zewnątrz, jak zderzenie lub fala uderzeniowa, może zapoczątkować zapadanie się obłoku. W trakcie zapadania się rośnie gęstość i temperatura środka obłoku. Z najnowszych badań wynika, że pierwsze gwiazdy zaczęły powstawać już 100 milionów lat po wielkim wybuchu. Astronomowie są przekonani, że niektóre z nich wciąż wchodzą w skład Drogi Mlecznej. Badacze skupiają się dziś na tak zwanych gromadach kulistych. Te gęste skupiska gwiazd stwarzają doskonałe warunki do gwiezdnych kolizji. Kiedy ktoś idzie zatłoczoną ulicą, wpada na ludzi. Kiedy gwiazdy są stłoczone obok siebie, zaczynają się zderzać. Biorąc pod uwagę, że we wszechświecie są setki miliardów galaktyk, a każda zawiera około 30 gromad kulistych, liczba zderzeń musi być ogromna. Jeśli uwzględnimy setki miliardów galaktyk we wszechświecie i policzymy, w ilu miejscach mogą zachodzić zderzenia gwiazd, otrzymamy bardzo wielką liczbę. Zagadka gromad kulistych doprowadziła naukowców do jednego z największych odkryć. Bardzo jasne gwiazdy odkryte w gromadach kulistych w 1953 roku przez ponad 40 lat były zagadką dla badaczy. Nazwano je błękitnymi maruderami. Te dziwne obiekty nazwano maruderami, ponieważ w odróżnieniu od innych gwiazd o tej samej masie w danej gromadzie nie przeszły do dalszych etapów ewolucji. A błękitnymi dlatego, że mają wyższą temperaturę niż inne gwiazdy ciągu głównego w gromadzie. Wyglądało na to, że błękitni maruderzy odkryli sposób na wieczną młodość. Odpowiedzi dostarczył teleskop kosmiczny Hubble'a, wystrzelony w 1990 roku. Hubble ma tak dużą rozdzielczość, że gdyby ustawić go w Nowym Jorku i sfotografować nim Tokio, to dałoby się rozróżnić dwa świetliki. Tak dobre lustro ma ten teleskop. Hubble dostarczył dokładnych obrazów błękitnych maruderów, dając badaczom niezwykłą okazję do poznania ich tajemnic. Udało się określić parametry tych gwiazd, m.in. ich masę, szybkość rotacji i temperaturę. Uznano, że duża masa, szybka rotacja i wysoka temperatura błękitnych maruderów może oznaczać tylko jedno. Błękitny maruder to najprawdopodobniej rezultat fuzji dwóch gwiazd, będącej wynikiem bezpośredniego zderzenia lub ewolucji układu podwójnego.
Jedną z możliwości jest uderzenie gwiazdy ciągu głównego w inną gwiazdę z prędkością 800 tysięcy km na godzinę. Na skutek zderzenia w kosmos zostaje wyrzucona chmura gazu i odłamków. Gwiazda pęcznieje i intensywnie się spala. Może upłynąć 10 milionów lat, zanim zanikną bezpośrednie skutki fuzji i gwiazda stanie się błękitnym maruderem. Była to pierwsza wskazówka, że gwiazdy naprawdę mogą się zderzać. Minęły dziesięciolecia, zanim idea gwiezdnych zderzeń przekształciła się z hipotezy w potwierdzony fakt. Jednak w przypadku zderzeń galaktyk, zderzenia gwiazd to tylko wierzchołek góry lodowej. Kosmiczne zderzenia są we wszechświecie regułą, a nie wyjątkiem, na każdym poziomie. W Układzie Słonecznym wszystkie ciała powstały w wyniku zderzeń. Zderzenia drobin pyłu tworzą ziarna piasku. Pod wpływem zderzeń ziarna zlepiają się w kamyki, a te z kolei w głazy. A potem planetezymale, planetoidy i planety. Narodziliśmy się w rezultacie kosmicznych kolizji. Galaktyki są areną gwałtownych wydarzeń, miejscem narodzin, śmierci i powtórnych narodzin. Kosmiczne kolizje. Oprócz zderzeń galaktyk i zderzeń gwiazd, w galaktykach, w mrokach kosmosu dochodzi też do innych kolizji. Może na przykład dochodzić do zderzeń ze strumieniami śmiercionośnej energii. Źródłem zabójczego promieniowania mogą być tajemnicze, masywne obiekty zwane czarnymi dziurami. Na przykład tu wiązka wysyłana z galaktyki nazwanej Gwiazdą Śmierci uderza w mniejszą galaktykę w jej sąsiedztwie. Czarna dziura wyrzuca jet z szybkością bliską szybkości światła, a ten uderza w sąsiednią galaktykę, która znalazła się na jego drodze i sieje straszliwe spustoszenie wśród obiektów w tej galaktyce. Planety leżące blisko osi zostaną wysterylizowane, a te dalsze utracą część atmosfery. Tylko nieliczne przetrwają atak supermasywnej czarnej dziury. To brzmi jak fantastyka, ale to potwierdzony fakt. Na nasze szczęście ten kataklizm zachodzi w galaktyce 3C321, odległej o 4 miliardy lat świetlnych. To pierwszy raz, kiedy astronomowie zaobserwowali jet z czarnej dziury pustoszący sąsiednią galaktykę. Zrodziło to pytanie, czym jest w istocie czarna dziura i czy Ziemianom także grożą promienie śmierci. Czarne dziury nie są żadnymi dziurami, tylko niezwykle gęstymi i masywnymi obiektami. Ich przyciąganie grawitacyjne jest tak duże, że nic z nich nie może uciec, nawet światło. Aby znaleźć to niezwykłe zjawisko, potrzebne są obserwacje z wielu teleskopów. Badanie czarnych dziur wymaga połączenia danych ze wszystkich obszarów widma elektromagnetycznego. Część tych danych pochodzi z obserwatorium radioastronomicznego VLA w Nowym Meksyku. Składa się ono z 27 anten parabolicznych, każda o masie 230 ton, tworzących kształt litery Y, o ramionach długości 20 km. VLA doskonale nadaje się do obserwacji czarnych dziur, takich jak ta w naszej galaktyce. To obiekt o masie 4 miliony razy większej niż Słońce, który jest źródłem wielu zjawisk. Kryje się jednak przed obiektywami teleskopów optycznych za zasłoną obłoków gazu i pyłu. VLA rejestruje fale radiowe, które lepiej przenikają przez kosmiczne śmiecie. Takie obiekty można badać jedynie w podczerwieni lub paśmie radiowym. Zbieramy fale radiowe i tworzymy z nich obraz dokładnie tak samo jak w teleskopach optycznych. Głębiej położone strefy tych obszarów są niewidoczne w paśmie widzialnym i w paśmie krótkich fal radiowych.
Można je natomiast obejrzeć przez radioteleskopy działające w paśmie fal długich, takie jak to obserwatorium. Większość galaktyk ma w swoich środkach supermasywne czarne dziury o masach od miliona do miliarda razy większych od masy Słońca. Mimo że są tak masywne, początkowo ich nie dostrzegaliśmy. Jak więc zostały odkryte? Materia spływa do czarnej dziury jak woda w wannie. Opada wirując i na skutek tarcia rozgrzewa się do takiej temperatury, że zaczyna emitować promieniowanie rentgenowskie. To właśnie znikanie obiektów podsunęło XVIII-wiecznym astronomom myśl o istnieniu niewidzialnej gwiazdy. W 1783 roku wielebny John Michell pięknie wyraził ideę horyzontu zdarzeń. Michell zauważył, że dla ciała o bardzo dużej masie i bardzo małym promieniu prędkość ucieczki może być równa prędkości światła. Światło będzie uwięzione, więc ciało pozostanie ciemne. To w skrócie idea horyzontu zdarzeń. To John Wheeler, bliski współpracownik Alberta Einsteina, zaproponował w 1967 roku termin czarna dziura. Wówczas był to obiekt czysto teoretyczny, ale badacze nie wiedzieli, że już odkryli pierwszą czarną dziurę. Dowodem było promieniowanie rentgenowskie. W 1971 pewne źródło promieni rentgenowskich zidentyfikowano jako bardzo masywnego niebieskiego olbrzyma. Szybko jednak okazało się, że źródło leży obok, a ten olbrzym tylko krąży wokół niego z wielką szybkością. Z obliczeń wynikało, że źródło promieni rentgenowskich ma masę co najmniej trzykrotnie większą niż Słońce. W ten sposób odkryto czarną dziurę. Największy postęp w obserwacjach czarnych dziur był zasługą obserwatorium rentgenowskiego Chandra. Często pyta się nas, dlaczego nie prowadzimy obserwacji w paśmie rentgenowskim z Ziemi, skoro to bezpieczniejsze i tańsze niż wysyłanie teleskopu w kosmos. Ale ziemska atmosfera pochłania promieniowanie rentgenowskie odległych gwiazd i galaktyk. Dlatego, żeby je obserwować, musimy wybrać się w kosmos. Chandra to najdoskonalszy teleskop rentgenowski, jaki mieliśmy do tej pory. Chandra nadaje się zwłaszcza do obserwacji obszarów, w których zachodzą gwałtowne zderzenia, gdzie ekstremalne warunki prowadzą do emisji dużych ilości energii w formie promieniowania rentgenowskiego. Mam tu na myśli na przykład opadanie materii na czarną dziurę, eksplozje supernowych i zderzenia galaktyk. Promieniowanie rentgenowskie pojawia się zawsze, gdy jakieś ciało wytwarza dużo ciepła. Czarne dziury i gwiazdy neutronowe promieniują w tym paśmie 100 tysięcy razy silniej niż Słońce. Dzięki Chandrze naukowcy dowiedzieli się, co się dzieje w galaktyce Gwiazda Śmierci. Chandra umożliwiła nam dostrzeżenie czarnych dziur i potwierdzenie istnienia jetu promieniowania rentgenowskiego, któremu galaktyka Gwiazda Śmierci zawdzięcza swoją nazwę. Jet pada prosto na sąsiednią galaktykę, uderzając w nią razem ze strugą cząstek. Tak jak w przypadku większości kosmicznych zderzeń, także i w tym jest element optymistyczny. Choć jet z Gwiazdy Śmierci zniszczy sąsiednią galaktykę, przypuszczalnie zapoczątkuje nowy cykl procesów gwiazdotwórczych. Czarne dziury nie muszą być kosmicznymi drapieżnikami, które zjadają wszystko, co stanie im na drodze. Możliwe, że najważniejsze konsekwencje ich obecności prowadzą do powstania, a nie tylko destrukcji życia. Póki co Układ Słoneczny uniknął promieni śmierci. Czeka go jednak galaktyczna katastrofa o gigantycznej skali. W odległej przyszłości nasza galaktyka zderzy się z mgławicą w Andromedzie.
jakie mogą być skutki takiego zderzenia. Okazuje się, że największym zagrożeniem są zderzenia reaktorów termojądrowych, jakimi są gwiazdy. Jeśli jakaś gwiazda zbliży się do Układu Słonecznego, może skierować na nas deszcz komet. Jeśli zbliży się jeszcze bardziej, może zaburzyć orbitę Ziemi i wszelkie życie w znanej nam postaci zginie, bo cała woda albo wyparuje, albo zamarznie, w przypadku gdy zostaniemy odepchnięci od Słońca. Zderzenie Drogi Mlecznej z mgławicą w Andromedzie było przesądzone już we wczesnym Wszechświecie, kiedy te dwie galaktyki narodziły się obok siebie. Obiekty, które się łączą, już rodzą się powiązane. Z czasem zbliżają się do siebie. Obiekty, które rodzą się niepowiązane, na ogół się nie łączą. Większość galaktyk oddala się od siebie. Wszystkie odległe od nas galaktyki oddalają się i po jakimś czasie znikną z naszych oczu. Jedynym wyjątkiem jest nasza siostrzana galaktyka, mgławica w Andromedzie. Grawitacja sprawiła, że mgławica w Andromedzie i Droga Mleczna kiedyś w przeszłości przestały oddalać się od siebie i teraz się zbliżają. Pędzą prosto na siebie, a to nam źle wróży. Mgławica w Andromedzie za jakieś 5 miliardów lat zderzy się z Drogą Mleczną. Jakie mamy dowody na to, że zbliża się kolizja? Najmocniejszym jest światło wysyłane przez mgławicę. Wiemy, jakie powinny być barwy światła wysyłanego przez żelazo, tlen czy siarkę. Szukamy tych barw w świetle galaktyki. Okazuje się, że są one przesunięte w stronę czerwieni lub w stronę fioletu. Jeśli w stronę fioletu, oznacza to, że galaktyka pędzi prosto na nas. A jeśli w stronę czerwieni, to się oddala. Światło mgławicy w Andromedzie jest przesunięte w stronę fioletu. Pędzi na nas z prędkością kilkuset kilometrów na sekundę. Ale zderzenie, które kończy się zagładą życia na Ziemi, to tylko jedna z możliwości. I to wcale nie ta najbardziej prawdopodobna. Co więc naprawdę stanie się za 2 miliardy lat, kiedy galaktyki zbliżą się do siebie? Ponieważ galaktyki są niewiarygodnie masywne, a odległości między nimi tak wielkie, ich zderzenia są procesami trwającymi miliardy lat. Astronomowie mogą oglądać na niebie jedynie migawki z tych zdarzeń. Żeby je zrozumieć, trzeba sięgnąć po symulacje. Każdy obraz zderzających się galaktyk to tylko jedna klatka w bardzo długim filmie. Symulacje pozwalają nam połączyć poszczególne klatki i zobaczyć, jak zmienia się obraz galaktyk od etapu zbliżania do momentu zetknięcia, formowania ogonów pływowych, zderzania i mieszania. W latach 70. astrofizycy Alar i Yuri Tumre przeprowadzili pierwszą symulację zderzenia galaktyk spiralnych. Przewidzieli istnienie zjawisk, które później potwierdzono obserwacyjnie. Ta sekwencja obrazów od etapu zbliżania się galaktyk po ich zespolenie znana jest obecnie jako sekwencja Tumrów. Dziś Frank Summers i astrofizycy z Instytutu Teleskopu Kosmicznego w Baltimore w stanie Maryland korzystają z najnowocześniejszych technik wizualizacji i farm komputerowych, aby symulować zderzenia galaktyk z wydajnością 10 milionów lat na sekundę. Wszystko zaczyna się, gdy dwie galaktyki spiralne zbliżą się do siebie. Widać, że do chwili zderzenia ich deformacja jest niewielka. Z początku wydawało mi się to dziwne. Dopiero kiedy wypuszczą ogony pływowe, zaczyna się sekwencja Tumrów. Najpierw przelatują przez siebie, a potem pozostają już ze sobą związane. Symulacje ukazują potęgę oddziaływań grawitacyjnych pomiędzy zderzającymi się galaktykami spiralnymi. Olbrzymie pasma gwiazd i gazu, nazywane ogonami pływowymi, pozostają wyrzucone daleko w kosmos. Ten dramatyczny scenariusz potwierdzają obserwacje galaktyk w trakcie zderzenia, takich jak antenki czy myszy. Kosmiczne kolizje.
Astronomowie przewidują, że zderzenie Mgławicy w Andromedzie i Drogi Mlecznej będzie przebiegać w podobny sposób. Te ogony pływowe to wyrwane obrzeża Drogi Mlecznej, która jest cienką i dość delikatną galaktyką. Mgławica w Andromedzie jest większa i cięższa od naszej, więc gdy się zbliży, jej grawitacja rozerwie Drogę Mleczną na strzępy. Kiedy za 2 miliardy lat galaktyki zbliżą się do siebie, ich ruch będzie bardziej przypominał ruch wahadła niż zderzenie. Ich rozpęd sprawi, że przelecą przez siebie, a później pod wpływem grawitacji znów do siebie wrócą. Rozpęd uzyskany podczas zbliżania sprawi, że nie zatrzymają się, tylko przelecą przez siebie i dopiero wtedy grawitacja zacznie hamować ich ruch. Będą oddalać się coraz wolniej, aż w końcu znów zaczną się przybliżać i nastąpi powtórne zderzenie. Za 4,5 miliarda lat galaktyki znów pomkną ku sobie, ale tym razem będzie to trafienie bezpośrednie. Piękne dyski obu galaktyk przypuszczalnie zostaną całkowicie zniszczone. Przekształcą się w długie ogony pływowe, a potem się zderzą. Zmienią się orbity wszystkich gwiazd, centrum przybierze kształt dysku, a rozciągnięte ogony pływowe będą doń powracać przez miliardy lat. Zderzenie będzie w istocie zespoleniem. Nastąpi połączenie skupisk centralnych obu galaktyk. Tu mamy już pojedyncze skupisko centralne i wybiegające z niego ogony pływowe, które rozrzedzą się i po upływie około 500 milionów lat zawrócą ku centrum. Tutaj wciąż jeszcze widać ogony pływowe, ale będą one z czasem zanikać. Jeśli więc przesuniemy się jeszcze dalej w czasie, będziemy mieli jeden obiekt wyglądający z grubsza jak galaktyka eliptyczna. Astronomowie podejrzewają, że wszystkie galaktyki eliptyczne powstały właśnie w wyniku takich zderzeń. Ale co tak naprawdę dzieje się wewnątrz zderzających się galaktyk, kiedy przechodzą one kolejne etapy tego gwałtownego procesu? I jakie to może mieć konsekwencje dla naszej planety? Obrazy zderzających się galaktyk są bardzo piękne. Ogony pływowe snują się jak pajęcze sieci. Jądra galaktyk krążą w uścisku wzajemnego przyciągania. Czy za tymi obrazami kryje się totalne zniszczenie? Zderzenia gwiazd, kolizje planet, księżyce, starte na proch. Najwspanialszą cechą zderzeń galaktyk jest to, że gwiazdy jako takie nie zderzają się. Odległości między nimi wciąż są miliony razy większe niż ich średnice. Czyli galaktyczne zderzenia to tak naprawdę gigantyczne fuzje. A jakie jest ryzyko, że Ziemia zostanie doszczętnie zniszczona? Astronomowie twierdzą, że niewielkie. Każda gwiazda ma wokół siebie coś w rodzaju układu planetarnego. Jednak odległości między tymi układami są tak duże, że prawdopodobieństwo zderzenia planet jest znikome. Nie znaczy to jednak, że Ziemi nic nie grozi. Istnieje jednak 10% prawdopodobieństwo, że Ziemia zostanie oderwana od Słońca i Układu Słonecznego przez jeden z ogonów pływowych. Odlecielibyśmy w głąb kosmosu. Oglądalibyśmy galaktykę z lotu ptaka. Głównym zagrożeniem dla nas podczas zderzenia jest zmiana orbity Ziemi wokół Słońca. Gwiazdy i planety przelatują obok siebie bez przeszkód, ale nie gaz. Galaktyczne kolizje to w istocie zderzenia gazu. Zarówno Mgławica w Andromedzie, jak i Droga Mleczna zawierają sporo gazu. Jeśli chmury gazu zaczną się zderzać, wtedy dość szybko narodzi się 10 miliardów nowych gwiazd. Takie nagłe przyspieszanie procesów gwiazdotwórczych jest cechą rozpoznawczą zderzeń galaktyk. Gdybyśmy żyli na planecie w jednej z takich galaktyk, nocne niebo byłoby rozświetlone fajerwerkami rodzących się wielkich gwiazd. Nie byłoby to niebezpieczne, pod warunkiem, że bylibyśmy daleko od obszaru formowania się gwiazd.
Kiedy galaktyki połączą się w galaktykę eliptyczną, tempo procesów gwiazdotwórczych maleje. Przypuśćmy, że typowa galaktyka zderza się z inną. Powstaje olbrzymia liczba nowych gwiazd. W krótkim czasie cały gaz zostaje zużyty, fajerwerki się kończą i galaktyka zaczyna spokojnie ewoluować dalej. W galaktyce, która powstanie z połączenia Drogi Mlecznej i Mgławicy w Andromedzie, dojdzie także do połączenia ich gęstych jąder, w których kryją się czarne dziury. Supermasywna czarna dziura z jednej galaktyki trafia na podobną z drugiej galaktyki. Łączą się w parę, krążą coraz bliżej i po jakimś czasie zlewają się, tworząc jeszcze większą czarną dziurę. Będzie to gwałtowny proces, podczas którego na czarną dziurę będzie spadać dużo gazu. Także będzie ona sprawiać wrażenie jasnego kwazara. Jednak w czasie tego zderzenia największym zagrożeniem dla Ziemi będzie coś zupełnie niezwiązanego z galaktykami. Kiedy formować się będzie nowa mgławica, nasze Słońce będzie już u kresu swojego życia. Gwiazdy mają swój cykl życiowy. Ich narodzinami jest chwila, kiedy zaczynają spalać wodór i świecić. Przechodzą także okres dojrzały. Stają się wówczas nieco jaśniejsze i większe. Pod koniec życia podlegają dramatycznym przemianom. Kiedy skończy się wodór, Słońce umiera. Stanie się czerwonym olbrzymem, o tak dużym promieniu, że sięgnie obecnej orbity Ziemi. To źle wróży życiu na Ziemi. Ziemia straci oceany i atmosferę i nie będzie już na niej warunków do życia. Jeśli przetrwamy te miliardy lat, będziemy musieli albo skolonizować jakiś pobliski układ planetarny, albo zbudować coś w rodzaju sztucznej planety w bezpiecznej odległości od Słońca. Choć nasze bezpośrednie otoczenie przekształci się w gorącą, pozbawioną życia pustynię, nowa galaktyka może sprzyjać powstawaniu życia. Będzie w niej około biliona gwiazd, wokół których będą krążyć planety. Nawet jeśli tylko na niewielkim odsetku tych planet będą panować warunki dogodne dla życia, ich liczba będzie tak ogromna, że życie na pewno gdzieś się pojawi. With conservative estimates, it's expected that you would have to have life somewhere in Milkomeda, if not many places within this merged galaxy. W naszym wszechświecie śmierć daje początek życiu. Większość zderzeń między gwiazdami, czarnymi dziurami, a nawet galaktykami to gwałtowne, lecz życiodajne wydarzenia. Opracowanie wersji polskiej Studio Company, tekst Piotr Rączka, czytał Jakub Urlich.